Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Ok, zdaje się, że wszystko ściąga. Dźwięk ściąga nazbyt dobrze, także ściąga też wszystko, chyba też co jest za oknem. Witam wszystkich naszych widzów na koncercie poświęconym postaci generała Stanisława Bułaka Bołakowicza, którego dzisiaj obchodzimy 81. rocznicę śmierci. Zastanawiam się, czy nie zamknąć okien, ale chyba nie. I jeszcze... Jeśli widzisz, o, tam jest piórko na młodości z pylatka. Tak, proszę bardzo. Dzięki. Czekaj. Dobra, już. I tak, z tej okazji witam wszystkich na koncercie. Jak zwykle są różne problemy techniczne. Mam nadzieję, że nie będzie większego problemu z dźwiękiem. Jeszcze to sprawdzę. Chyba jest ok. Na razie, mając do wyboru mikrofon, który robił przestery, a zbierał dobrze dźwięk, a mikrofon, który no, zbiera trochę gorzej, ale nie robi przesterów, także ma gitara brzmi jak elektryczna, to wybrałem tą drugą opcję. Jeszcze z Królestwem bez Kresów, w którym się znajduję, przymierzamy się do zakupu lepszego mikrofonu, ale to za jakiś czas. Pierwsza piosenka, którą zagram, właśnie jest poświęcona dzisiejszej rocznicy, czyli 81. rocznicy śmierci generała Stanisława Bułaka Bołakowicza. To prawda, ona nie mówi o jego śmierci, ale jest poświęcona tej postaci. Za każdym razem gram ją inaczej. Jeżeli ktoś słuchał ostatnich koncertów, na których ją grałem, to ona brzmiała trochę inaczej. Jeszcze inaczej brzmi ona na płycie, na przykład Niezłomność. I w zasadzie tylko Niezłomność, bo tylko tam była ta piosenka. W jakim kierunku ona ewoluuje, to nie wiem. Czas pokaż. A dzisiaj zagram nową wersję. Czy ma tu być kapodaster, czy nie?
Jest! Udało się. Udało się przywrócić tamtą transmisję. Nie trzeba... O, zakładać nowej. Bardzo dobrze. Ten router już jest włączony, czy nie? Na razie się inicjował. Włączył się. Dobra, i to w sumie chyba się powinien... Jeżeli były jakieś znowu problemy... Tak, jeżeli byłyby znowu jakieś problemy, żeby się zacinało na przykład, to można dać znać w komentarzu, w komentarzach, to wtedy będziemy coś działali dalej. Widzę, że Marcin nas obserwuje. Dobrze, to jeszcze raz zagram tę piosenkę, może tym razem z Kapodastrem. No bo podejrzewam, że przerwałem ją w połowie. Jest postulat o wynagrodzeniu za przerwę. Tak, to widziałem. Jak na razie działa, więc możemy iść dalej. U mnie
w sumie... działa tak średnio, jakby ktoś mógł dać informację zwrotną, czy działa, to byłoby dobrze. Dobra, jednak działa. Działa pięknie, no to jak pięknie, to w porządku. Kolejna piosenka odwracająca się w tych samych czasach, znaczy dziejąca się w tych samych czasach, kiedy generał Gułag Bałachowicz walczył z bolszewikami, też odwołująca się, opowiadająca o walce z bolszewikami, z tym, że też na innym froncie, choć też na północy, a mianowicie piosenka poświęcona operacji Zima, czyli wspólnej polsko-łotewskiej ofensywie przeciwko bolszewikom, która wyzwoliła Dyneburg.
dostajemy. Tak, Michał pisze, że Riga, Warszawa, wspólna sprawa. Pozostajemy dalej na północy. Też piosenka odwołująca się do tego, że dwa narody razem ramię w ramię idą obok siebie. Czyli jedna z popularniejszych pieśni Towarzystwa Michała Arkanioła, Herby. Kolejna pieśń jakby pozostająca w tym samym klimacie, czyli stosunków polsko-litewskich, dawnej Rzeczypospolitej. Piosenka już mojego autorstwa pod tytułem Cytneverk, z tym, że właśnie refren to jest fragment starej litewskiej pieśni, którą można byłoby przetłumaczyć na cicho, nie płacz, nie szlochaj, młode dziewczę, ja cię zabiorę przyszłej jesieni.
Pozdrowienia z kongresówki, pisze Maurycy, Kamil, pozdrowienia. Kolejna piosenka, również mojego autorstwa, pozostawia nas na kresach. Konia, jak
kiełku bitewny pochód dwi. Mocy jest ich strach, policzone wrogów dni. W ustach zemsty smak. Trzeba maszerować za Bóg. Po lesie burzami grożą nad Dniestrzem.
męskie skały. Lesista i twalą zasięg i ćmi się na nasz pochód opieszczały. Wodzu nasz Janie, białe orły rzęszą ogniem Krochowa i Wawru napadem. Niech się co prędzej brzegi Bugu świeżą, triumfujące mi stadem. Niech postrzelony ten potwór dwugłowy po ziemi Polski dłużej się nie skłania. Wypuść ostatni pocisk piorunowy i skróć mu męki skona. Pozdrowienia dla Maxa, również przesyłam. To może jeszcze jedna pieśń z tych dawnych czasów. Niezbyt często wykonywana. Zakrzewskim, który brał udział w wyprawie Napoleona na Smoleńsk, jak tam się pojawia Smoleńsk w ostatniej części piosenki. Chodzi właśnie o tamten okres, nie o żaden inny. Ani wcześniejszy, ani późniejszy. Wzywał, pijemy do ciebie, choć nas rzuci.
Same miłe rzeczy. Poczytaj sobie. Tak. No właśnie, jak ktoś tam wspomniał, ten kawałek był też w wersji folk rapowej na płycie. Folk rap. Teraz może coś spokojniejszego. Wciąż na północy. Łotewska. W wolnym tłumaczeniu brzmi ona mniej więcej tak. Żołnierze się smucą, wschodzi krwawy świt, nie smućcie się żołnierze, wstaje srebrne słońce, śnieg
daleko zawiewa, jadą postawnie żołnierze, daleko jadą, nie pozna, czy był mój młodzieniec. Jadą, jadą daleko, wielkie, dalekie, nieznane, ciężkie czasy dla ziemi ojców, synowie muszą jechać pomóc. Ziemię ojców wyzwolimy, odkupimy własną krwią, miłość do ojczyzny pokażemy własną pracą. No, taki można powiedzieć pozytywistyczne przesłanie tej pieśni. Ktoś tu pyta, czy będzie koncert poświęcony Wieniawie Długoszowskiemu. Nie wiem, może kiedyś będzie. Zresztą Wieniawa Długoszowski w Krakowie leży na cmentarzu Rakowickim, jakby ktoś nie widział. W kwaterze legionistów. To, co łączy Polaków i Łotyszy, to na pewno doświadczenie komunizmu i wywózki na Sybir. Dokładnie to traumatyczne przeżycie dotyczy zarówno Polaków, jak i Łotyszy. Dlatego kolejna pieśń to Na etapie, poświęcona właśnie Sybiraku. Zdradzeni przez noc stoją w czerni mroku, jedynie strach i głód. Jeden przy drugim nie mogą zrobić kroku. Stoją w wagonach, co wiozą ich na wschód. Zesłań na Syberię, to
jakby bezpośrednio połączonym, sprzężonym z tym tematem jest temat jednej z sowieckich zbrodni, czyli zbrodni katyńskiej, bo trzeba być świadomym, że rodziny oficerów właśnie tych, których pomordowano w Katyniu, no i w innych miejscach, właśnie najczęściej były zsyłane na Syberię, oczywiście, jeśli były w sowieckiej strefie okupacyjnej. Dlatego kolejna pieśń to piosenka Powrót rozstrzelanej armii. Czy pan wie, gdzie jest mój tata? Miał mundur z trzema gwiazdkami. Wyszedł we wrześniu z rana i wieści od niego nie mamy. Modlimy się z mamą codziennie, by tak jak w 20 roku po boju z nieprzyjacielem wrócił cało do domu. Naszego wschodniego sąsiada, to znów możemy wrócić do starych pieśni, do pieśni śpiewanej przez powstańców styczniowych, do sztandarów polskich w Kremlu. Słucha ofiary, a łby niosłych chce.
zgasły ofiary. Car słucha szmery, go straszą. Spojrzał nad głową, szumią sztandary. Za naszą wolność i waszą. I kolejna. No, pisze El Caudillo, smutno się zrobiło, no to dalej będzie smutno, bo kolejna piosenka to Siwy Konik, zresztą z okazji 81. Proszę? Czy mogę się wyłączyć? Tak, możesz. Z okazji 81. rocznicy to głupio, żeby było ciągle wesoło. W temacie, w tematach
tematach smutnych i śmierci i też antykomunizmu. Kolejna piosenka to Skazani na śmierć, opowiadająca o żołnierzach z 7 okręgu NSZ, którzy zostali skazani przez sądy wojskowe, rejonowe sądy wojskowe, na karę śmierci. Zrobiono prowokację. Do oddziału przedostał się agent, który powiedział, że jest planowany przerzut ich na zachód. Żołnierze zapakowano do ciężarówek, wywieziono na Opolszczyznę i tam w lasach niby na nocleg wpuszczono ich do takich bunkrów, gdzie rzucono granaty i wszystkich wymordowano. No i skoro już jesteśmy przy Śląsku, a nie każdy też wie, że żołnierze Bułaka Bałachowicza brali udział w trzecim powstaniu śląskim, to na koniec najnowsza moja piosenka, która opowiada o powstaniach, o trzecim powstaniu śląskim.
Faszystami polecam. Teraz już jest ich niewielu, ale polecam spotkać się, porozmawiać ze świadkami historii. Wtedy można swoje oceny kształtować. No ja pamiętam właśnie jeden z żołnierzy, który tutaj jest wymieniany, brat Alojzego Talika. Swego czasu przegadałem z nim ileś godzin w Czechowicach, w Dziedzicach. No ale to jest jakby osobna historia. Nie widzę, żeby były jeszcze jakieś komentarze. Więc na tym śląskim akcencie myślę, zakończymy dzisiejszy koncert i następny, nie wiem kiedy, ale pewnie jeszcze w tym roku. Dziękuję bardzo.